Hej, hej. Witamy Was. Dzisiaj jest niedziela, idziemy właśnie na targ staroci. Zobaczymy, co dzisiaj uda się kupić. Dzisiaj nie mamy jakiegoś planu, żeby coś znowu wyczajać. Zobaczymy, co będzie. Pogoda jest taka sobie. Temperatura 11 stopni, więc troszkę chłodno. No zobaczymy, ale zawsze coś znajdziemy. Zobaczymy, co będzie. No to skakujcie. Już możemy znaleźć takie coś na... Ja wiem, oczywiście, że tak. Ale to nie tak montowane. No wiem. To są wiszące pokojowe. No, widzę. Nie, tego jej nawet nie pokazujmy. Czemu? No, wiesz, że zaraz będzie, że chce. No to już takie mające lato. No. To taka kamionkowa, nie? Świnki, skarbonki. No. Chociaż jedno. Tu czy z tyłu? Nie. To można nosić na boku. A, na boku. Tak, a, na boku. Założyć i na boku i to, żeby spało. To jest piękne. Mini paterka, dobra. Zapraszam cię tutaj. Zapraszam. No, pokażę ci. Ktoś dzwoni? Ludwiczki. Nie, nie dzwoni. Cześć. No. Tak. Tu też taki ten. No. Także, no, rano było zimno, wiesz. Bardzo zimno. Znaczy bardzo, mrozu nie było, ale było zimnawo, no. No, zmarzły mi nogi trochę. A tak, tylko że to nie są ludwiczki. Wiem. Ale w tych samych ramkach, nie? No, tu już to włoskie. Ale pozaklejane taśmą? Właśnie nie wiem, czemu to jest ta... No, coś ktoś naprawił. Ktoś coś tu naprawiał, no. Ale ładne. To masz drugie. Co do dzwonia, to? Nie, tam na końcu masz. Ten? Wy? Nie. Mi się to bardzo się podobało to. Gdzie byś takie coś umieścił? Nie, ja już... Łatka do drzwi. Wiemy, ale... tylko się zastanawiam. Jak na drzwi byśmy pomieścili, to by masz... tego zaraz nie było. Piękne to jest. To jest piękne. A ja ci nie będę już wiercił w tych ścianach. Niżej. Wiemy, że to jest kołatka do drzwi, ale by zaraz zniknęła na drzwiach. Proszę chłopakowi dać, bo wszystkie chłopaki chwytają za głowę i zaglądają pod sukienkę. Tym. A tam jest dobre serce. Tak, a tam jest serce, tak. Kogucik, nie? No kogucika, fajne. Tu masz świnkę, krówkę. Ładne to jest, no. Ile to było? Nie, to 50 groszy, nie chcę pan zostawić. Z drzewa koń na bieguna, a pan co tu jeszcze ma? Tu masz, sorry, 4 pory roku. To jest wiosna, lato, 4 pory roku? Tak, tak. Mhm. To jest cynowe, nie? Prawdopodobnie cyna oprawiona drewnem. Już miałem takich, że oni wywalali te cyny i dawali sobie portrety. No. Bo ramki są
z twardego drewna i za 100 lat będą wyglądały tak samo. No nic się nie zmieni. Dobrze, idziemy do naszej pani zobaczyć. To taka... To takie coś, ale południowa Europa. Taki obraz. Ale tłumaczę, bo młody człowiek... To naklejki ponaklejone. No tak, ale fajne. Świnki, a to skarbonka. To jest jakaś gęsiarka. Ale patrz, jakie lustro w mosiądzu. Pink! To jest. Nie pink, nie pink, tylko lustereczko, powiedz przecie. Żelazka z duszą. No i wiadomo. A niech se weźmie jeszcze jeden. Muszę klucz do bramy. No. Ale świetny. Tak. Fajny. Ja też tak uważam. Też są te dzwoneczki. Oczywiście. Lepiej ciężki. Też dzwoneczek. No, mhm. Wszędzie tylko guciki. A to? Mikrofalówka. To jest to? To jest to, tylko to nie jest. To nie jest pick-up. To jest data? Tak, to jest data. To jest data? Tak. 52. 52, to jest takie stare. Tylko, że brakuje bebechów. Ładnie. No tam był ten, karbidowy powinien co być chyba. To jest wstawić. Te czasy. No, tak. Świeczkę teraz, ten podgrzewacz tak zwany, nie? Ale tak, z karbidem tak. To lepiej wyglądało. Chociaż trochę niebezpieczne w domu. Ale ładne to. Tylko, że lepsze jest jak PKP pisze. Aha. Dzień dobry. A coś pani ma? Tak. Dzisiaj tak inaczej? No to. Tak inaczej, bo zadaszenie, nie? Fajnie, tak. No bo pod zadaszeniem zawsze. Pamiętała pani. Super. Brakowało nam tej jednej. No trochę przekrzywiona, ale to... ale nie przeszkadza. Ale idealna w środku. 25 zł. Wow. Ale to jak obraz. Dobrze. Weźmiemy, przyjdziemy jest po to. Nie będziemy z tym chodzili. No bo ona była, tylko ja mówię. No. Gdzieś... Dobrze, no, dobrze. Nic się nie stało. Obejdziemy, przyjdziemy. Kojarzysz ten talerz? No. Tam jest ostatnio miejsce. Był, nie? A ja, która chyba tak. Tak. Baza. Nie, bo ja mam tym patrzę. Ja się pani muszę pokazać coś. Tam. To poczekaj niech. Ale to chyba chwilowo tylko. No zaczęło padać. Nie ma. Nie ma pani dzisiaj. No słońce świeci, zaraz będzie dobrze. To jest... No, dobra. To nie muszą. Nie tak patrzę. Patrzysz? Bo się pojawiły jakieś nowe rzeczy. Ale krzesłko fajne. Masz jakieś starsze
tą paterę. No. Ile ten wazonik? 20. A jakie ludwiczki? To był zegar, myślisz? Chyba tak. Albo obrazek, wiesz? Bo tam są drugie jest wstawiony obrazek. Żeby to było 20 zł albo 10 zł, to nie jest żadna suma. To jest koła masz? Nie? Chyba nie. Chociaż nie? Może. No jakby tu po szkiełkach może, było, nie? Może. No może być. Takie porcelanowe. O, jakie to jest piękne. Możemy zapytać, nie? Ale co? Za wagą. A z tyłu, bo samo tylko ten... To nie jest. No wiem. Ciśnie nie umiesz. Stary, nie? Ale rama, nie? Rama jak rama, ale zegar. Resztki zegara. Znoszą. No tak. Nie ma mu się, nie otwieram. No dobra. A tam wszystko jest. Wszystko, no są jakieś tam ładne, nie? Zegarze. Zegar jest 19-wieczny i jest kompletny. Aha, tylko pościągane? Tak, bo są wskazówki, wszystko jest przypięte, widzę. Wskazówki ściągnięte, a wahadło jest w pół. No, żeby się nie uszkodziło. Kurczę, piękne. No. Jaka cena? No, to najmniej 400 zł. To jest na wagi. On jest na wagi. Ja mam tą korbę mam w aucie. Aha. A tu są ciężary do niego, a tu jest wahadło. Wahadło też będzie piękne. O kurczę. Wow. Nie. To już. To już wzrostowo nam odpada. O matko, duże. Z kościoła jest zegar, bo to widzę tą Matka Boska tam widzę i... Ale wahadło jest przeogromne. No i to się wiesza i on tak chodzi. No tak, oni tam nie liczyli wysokości. A tu są dwie bomby. Dwie bomby są do tego takie po 10 kilo, żeby pociągnął. Żeby ciągnął, no tak, bo to duże. Super. By było od sufitu do ziemi. No, prawie. No. Ale to już jak to się kopuje razem. To ma taki mechanizm, że nie widziałem. Ja tyle handluję zegarami. Nie widziałem takiego. Więc dziękujemy. 5 złotych kluczy kosztuje. Nie, złotki zrobić. Ludwiczki. Idealnie. Chodzi, wszystko gra. Tu trzeba se podkleić niestety. A to ja. Dworóżmy. I zbieram i woskiem. To z innego będzie woskiem pasować. Zbieram zegary i... Z innego będzie to ja już panu taką daję kwotę, że to już... Specjalny berg i zapłaciłem 60 zł. Ja też mam.
na ścianę. No, taki zegar z drewnianym werkiem. Znaczy nie cały werk, tylko skrzynka. Skrzynka. Bo to są metalowe. Ale powiesiłem, to taki jest przedwojenny art deco, znaczy ten Wiedenmayer ładny. Metalowy, tak, cyperblat czy talowany? Nie, metalowy. Metalowy, wygniatany. Ale środek ma, tak jak mówię, skrzynkę ma. Stare pudełko z Biedronką, fajne, nie? Tylko już takie mocno zużyte, ale ładne było. Wieszak. Co? No, tylko taki smok. Ale ładne to, nie? Feniks. Feniks, właśnie. Nie otwierane. No mówię, że jedna i druga pani ma ptaszki. No wszystkie są pustawe, nie? Nie. Ale anioły dalej są. Anioły. O panu. No to już. A co to było? Bo ja nie pamiętam. Nie było, numerki były, nie? Pirat. Nie wiem, to chyba z tamtej strony. A to jest w jakiej cenie? O, to są te 6 sztuki, te 2. Tu łańcuszki, żeletki, tu zabierzki jeszcze. Te dwie rzeczy i to jest. No i tutaj jeszcze.
Wujeczki okolicznościowe nasze. Co powiesz, Ładek? Drobne ma pan? Ale tylko mleczniczek. Widziałem. Ale tylko mleczniczek. Tylko mlecznik, bo była zdekomplektowana zastawa, potłuczona. A szkoda. Powinien ja tu odmawiać. Dzięki. To wydana. Akwarelu jeszcze wydana, ale w idealnym stanie. No niekoniecznie. Kurde, co dzisiaj mi się tak osy czepiają. Osy? No. To jest książka na temat tego syna rachunkowego. No tak. Ale co? Tak? Będziesz się uczyła? Nie, ale ciekawy po prostu. Patrz tą z ludwiczkami. Butulczyna. No, karawku butulczynka. Tu jest? Brama jakaś, jakiś kawałek ruin. Ja już nie mam gdzie tego wieszać, bo muszę. Zostało tak. A kto? O, a to jest takie, o czekaj, a to? To jest w pionie. To też jest jakaś taka Fogiaor. Mm-hmm.
srebro państwo tak, tak, to jest wszystko. To jest srebro? A, oczywiście. To są kolczyki. Mhm. To jest srebrne wszystko. A tu już końcówka jest takich srebrnych rzeczy. To też nawet srebrne. A to jest kolczyki, to są. To jest też srebrne tutaj. Co? To Ardekowski pierwszy. Proszę bardzo. Lepka. Pan ma lupkę nawet? No, ale widzę. A, wzrok młody. No już nie taki młody. No, ja wiecie, młodzieżowy jest. A, to jest papierośnica. No. W wersji mini. No, ale same kobiety też, nie? Fajne też. Bez kulturki, ładne. To jest niezłe, nie? To jest niezłe, owszem. Tylko za duże. Za duże. Gdzie to tu? Jak na... Nie, jedna na duże nie. Nie, to co to jest? To jest komplet cały. Aha, komplet. To jest tutaj w Ogucice. Mhm, mhm. Jest, coś? Jeszcze coś? Ty zawsze wybierasz. Ja wszystko na mnie potem. No jak? Na kogoś musi być. Ja za pół godziny wrócę. No. Kasy zostawię. Nie, przyjdę, to się rozliczymy przecież. To. Ja wiem, ty szalałaś za tym, myślałaś o tym. Tylko tak, nawet ktoś pisał o tym, no. To jest fajne, bo to może być jako lampka albo jako figurka, nie? A jak to się ten, gdzie to się tam ten? To musisz przewlec, wszystko, bo to jest, widzisz, schowane tam. Jak tam wkręcić żarówkę? Tu odkręcasz i to wszystko wypada. W taki sposób. Tak. Tak, wsadzamy. Ania kupiła orła. Nie, jeszcze nie kupiłam. Chwileczkę, to nie jest orła. To jest gołąb. To nie jest gołąb. Goląb. No właśnie dzisiaj jakoś się czepiają. On został, to coś oznacza. Ale dotknij go, bo zobacz, jaki on jest fajny. No, co ty. Dotknij go. Może go mam jeszcze nakarmić. No. Poczekaj, to jest ładne. Baza na rosołek. No, malutko, co prawda, ale śliczny wzór, nie? Piękny. Mhm. Już takiego nie mamy na przykład z tymi kwiatuszkami, ale trio? Dobra, to bierz tego ptaka. Nie mamy takiego. Bierz orła sokoła. Mamy podobne. Właśnie nie wiem, czy to jest taki dziki. To nie jest dziki, bo nie ma dzioba, nie? Ale pazur... No, to jest taki jakiś... No ktoś miał takie... Taką wizję ktoś miał, no? Tak. Tak, tak. Jest też w komnacie? Też. Taki malutki, fajny. To są aniołki. Można machinkę powiesić takie, nie? Gdzie powiesić? Machinkę. To jest leciutkie. Aha. Leciutkie, no. Ty, mosiąc na choince, nie? Ty chyba tą choinkę to z betonu zrobię. Nie wiem, co ja zrobię. Ja tą choinkę do betonu utaplam, no. I będziesz miała idealną do powieszenia mosiądu, tak. Genialny pomysł przecież. Tak. Ty na coś wpadniesz. No co, no przecież świetne. Lusterko księżniczki z mosiądzu. Ładne, no. Bardzo ładne.
ty, ja tego nie widziałam. To ja widzę. Ale no... Co? To? Bardzo ładne to jest. Ja tego nie widziałam. Dobra, niepotrzebnie to dotykałem. Niepotrzebnie ci to pokazałem, no. Bardzo ładne. 80 zł. Weźmiemy je. A to tak ile kosztuje ta lampka? 120. 120. Dzisiaj nietypowo samochodu. Tak, dzisiaj zakupy samochodu, kupiliśmy tylko dwie rzeczy. Tylko albo aż. Nie było dużo handlujących, sprzedających, nie było kupujących, bo pogoda, patrzcie, teraz już jest przetarte, ale już zaczęło padać. No i zrobiło się po prostu niemiło. I na pierwszy nasz zakup, nasze ulubione puszki. Kolejna pucha, właśnie po ciasteczka. Brakowało nam jeszcze jednej. Z pięknym tutaj, no jak obraz można powiedzieć. Może trochę rampę włączę. Tak? Chociaż będzie mi się odbijało. Nie, to nic nie daje. Dobra, wyłącz. Jakiś król coś tego, portret mu malują. Ludwik jakiś dwunasty. Ludwik, tak. W środku ładnie. W środku stan idealny. Troszkę tutaj zagięta, ale to się zdarza. Nie przeszkadza nam to. Bo góra nas. To się jeszcze wyprostuje nawet. I druga rzecz to... Oczywiście w mosiądzu lustereczko. Zobaczcie, jakie ono jest ładne. Tak was, z taką tak was umieszczę. O. Nagą kobietą. O, tak. O, słyszycie, jak pada. Widać? Mhm. Z tyłu jest ten taki aksamit. Aha, cena za puszkę 50 zł, tak? Tak. A za lusterko 80. Że będę się teraz przeglądać i pytać, kto jest najpiękniejszy w świecie. No wiadomo, nie pokazuj mnie, bo pęknie. Dobrze jest. No. Także piękne. I kupiliśmy jeszcze jedną rzecz. To już było chyba widać. Poza targiem. Taki piękny bukiet kwiatów, zobaczcie. No teraz mokry. Ale cudne. Już wiem, do którego wazona będą pasować. Niebawem pojawi się short. Także zapraszamy już dzisiaj. Takie szybkie podsumowanie targu, małego targu dzisiaj. Bo no tak jak mówiliśmy, pogoda no nie dopisuje za bardzo, trochę chłodno, ale było, pada. Ale były momenty, że wychodziło słońce, no i się było ciepło bardzo robił. Ciepło. Znaczy bardzo ciepło, no przyjemnie. Tak jak na tą porę roku. Tak. Mamy październik, więc nie wymagajmy lata. Ale też dobrze, bo już nie ma takiego upału. Także co? Kończymy zakupy z samochodu dzisiaj troszkę inaczej. No. O, jak zaczyna teraz. Żegnamy was. Trzymajcie się. Pozdrawiamy wszystkich. Pa. Pa.